informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Witam serdecznie, zaprezentujemy zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego i infrastruktury z prawej strony, czyli brama po prawej stronie. Będziemy wykorzystywać do tego wsteczny bieg. Zawracanie z wykorzystaniem bramy po prawej stronie. Podstawowa sprawa, przejeżdżamy i ustawiamy się za bramą. Ustawiamy się w taki sposób, żeby w prawym lusterku widzieć charakterystyczny punkt, w którym będziemy ewentualnie kręcić kierownicą. Może to być chodnik łączący się z wjazdem, może to być trawnik łączący się z wjazdem. W tym przypadku mamy taką charakterystyczną czerwoną, jakby czerwony element kostki, tak, który nam oddziela wjazd od pozostałej części chodnika. Włączamy wsteczny bieg, włączamy oczywiście kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy. Po upewnieniu się o możliwości jazdy zaczynamy jechać, obserwując w prawym lustereczku ten charakterystyczny punkt. W momencie, gdy ten punkt znika nam w lusterku, czyli trawnik, w tym przypadku ten czerwony element, zaczynamy ostro kręcić kierownicą w prawo, rozglądając się dookoła, wjeżdżamy w bramę. Obserwujemy horyzont, kąt prosty. W lustereczku obserwujemy ten elemencik. Gdy auto osiągnie kąt prosty do horyzontu, zatrzymujemy się, kierunek zmieniamy, rozglądamy się, wyjeżdżamy i zawracanie z wykorzystaniem wjazdu po prawej zrobione. Przypominam, wjazd tyłem, wyjazd na drogę przodem. Witam serdecznie, zaprezentuję zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury z lewej strony i wykorzystaniem do tego wstecznego biegu. Brama będzie z lewej strony. Zawracanie z wykorzystaniem bramy, czyli infrastruktury po lewej stronie i z wykorzystaniem biegu wstecznego. Egzaminator wskazał bramę po lewej. Podjeżdżamy z kierunkiem do osi jezdni. Rozpoczynamy skręt. Mniej więcej jak przód dojedzie do środka bramy i ustawiamy się w bramie jak najbliżej prawej krawędzi. Wjechaliśmy, ustawiliśmy się blisko prawej strony, włączamy kierunkowskaz, włączamy wsteczny bieg, rozglądamy się, upewniając o możliwości jazdy i wyjeżdżamy, starając się wyjechać w miarę możliwości na prawy pas. Rozglądając się, po wyjechaniu zatrzymujemy się, jedyneczka, kierunek przełączamy, upewniamy się o możliwości jazdy, bo jesteśmy włączającym do ruchu i wyjeżdżamy. Wiele dyskusji wywołuje zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury po lewej stronie i te trzy kierunkowskazy, które prezentowałem. Proszę Państwa, pokażę sytuację, dlaczego ten trzeci kierunkowskaz powinniście w trakcie szkolenia, przygotowując się do egzaminu, włączyć, dlatego, że najczęściej wy nie wyjeżdżacie na prawy pas. Oczywiście my w trakcie szkolenia mówimy o tym, że odjazd na tym samym pasie ruchu odbywa się bez kierunkowskazu, ale jednak to wyjechanie na prawy pas dla was jest elementem dość trudnym. Proszę Państwa, brama, wjazd po lewej stronie, czyli wjeżdżamy przodem w bramę, będziemy wyjeżdżać na drogę tyłem. Pamiętamy o tym, że w bramie musimy ustawić się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, prawej krawędzi bramy, przepraszam. I to właśnie po to, jak najbliżej prawej, żebyśmy mogli później łatwo wyjechać na drogę
i ustawić się na swoim pasie. I w tej sytuacji nie ma obowiązku włączenia kierunkowskazu przy ruszaniu, wystarczy tylko się upewnić i odjechać. Częstym błędem popełnianym przez Was to ustawienie się w bramie blisko lewej strony. I Wasz wyjazd później z bramy, jak ustawicie się blisko lewej, to żeby nie najeżdżać na trawnik, krawężnik, musimy dużo dłużej, proszę Państwa, wyjechać autem po prostej i wtedy jak wyjeżdżacie z bramy, to ustawiacie się najczęściej w takiej pozycji. I proszę Państwa, tutaj już właśnie mnie chodzi o tą pozycję, że często Wam się nie udaje wyjechanie na prawy pas, dlatego mówimy o tym kierunkowskazie lewym, bo w tej sytuacji już on jest bezwzględnie potrzebny. Czyli żeby to dokładnie zrozumieć, to proszę Państwa, w momencie, gdy wyjechaliśmy na prawy pas, tego kierunkowskazu nie włączamy, ponieważ jedziemy w kierunku na wprost. Ale gdy włączycie ten kierunkowskaz, upewnicie się o możliwości jazdy. Nie będzie to wielkim błędem, na pewno to nie będzie błąd, za który na egzaminie oblejecie. Natomiast proszę Państwa, jeżeli tak wyjedziecie na drogę i w tej sytuacji nie włączycie kierunkowskazu, będzie to błąd i będziecie musieli powtórzyć manewr. Dlatego myślę, że ten dodatkowy film powinien już wyjaśnić ten kierunkowskaz, ten element kierunkowskazu i tak jak powiedziałem, ruszając na tym samym pasie, nie włączamy kierunkowskazu, ale przy wykonywaniu manewru zawracania z wykorzystaniem infrastruktury po lewej stronie, jeżeli nawet włączymy ten kierunkowskaz, wyjeżdżając na prawy pas, nie będzie to błędem, za który egzaminator Was może oblać. Choć pamiętajmy, ruszanie na tym samym pasie ruchu odbywa się bez kierunkowskazu. O tym oczywiście w trakcie szkolenia mówimy, tego się uczymy. W trakcie manewru zawracania, w trakcie wykonywania jakiegokolwiek innego manewru podlegacie tak dużej presji, dlatego w tym pierwszym filmie ten kierunkowskaz ja zalecam dla Was, kursantów, którzy podchodzą do egzaminu. Odjechanie z tym kierunkowskazem na tym samym pasie ruchu, manewr zaliczony. Odjechanie z kierunkowskazem, bez kierunkowskazu, przepraszam, jeżeli wyjedziemy na inny pas ruchu, manewr będzie powtarzany. Witam serdecznie, zaprezentuję zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego na drodze, czyli tak zwane zawracanie na 3. Zawracanie na 3 z wykorzystaniem biegu wstecznego. Kieruneczek lewy, najpierw podjedziemy do lewej krawędzi, czyli wolniuteńko. Upewniamy się o możliwości jazdy i wolno podjeżdżamy, maksymalnie kręcąc do lewej krawędzi. Koła mogą oprzeć się o krawężnik, na niego nie mogą wjechać. Musimy pamiętać, żeby ustawić się na drodze w taki sposób, czyli ten bliski dojazd, żeby inni ewentualnie w trakcie, jak my wykonujemy manewr, mogli swobodnie przejechać. Umożliwia nam kontynuowanie manewru, czyli korzystamy z uprzejmości innego kierującego, podjeżdżamy do maksymalnie do prawej, koła mogą się oprzeć, nie mogą najechać, korzystamy z uprzejmości innego kierującego i manewr wykonaliśmy z wykorzystaniem wstecznego biegu, czyli poprawnie. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Powodzenia na egzaminie oraz zapraszam na kolejne filmy, w których omówię w sposób szczegółowy i prosty manewry parkowania.